Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego. Panie trenerze, witam w Polkowicach. Jak przyjęcie? Fantastycznie. Fantastyczne przyjęcie, fantastyczni ludzie. Znakomita atmosfera rodzinna, ludzie, którzy po prostu chyba kochają piłkę, kochają ten klub. Ja jestem człowiekiem, który przyjechał z zewnątrz i muszę bardzo szybko zaadoptować się do tych ludzi, którzy tutaj są. Także jeżeli chodzi o przyjęcie, jest fantastycznie, tak jak powiedziałem. Czas biegnie dla Pana bardzo szybko. Do rozpoczęcia rozgrywek pozostało już tylko 3 tygodnie. No, oczywiście, ale ja tak powiedziałem. Ja biorę to na klatkę. Ja chcę zawodników, którzy tutaj przyjdą i wzmocnią ten zespół. Jest grupa ludzi, która zrobiła awans do pierwszej ligi. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że presja jest takim elementem, który powoduje, że bierz szybko piłkarza. Ja rzeczywiście, może trochę dłużej to u nas trwa, ale mam nadzieję, jestem w zasadzie przekonany o tym, że z prezesem i tutaj z członkami sztabu szkoleniowego dobierzemy zawodników, którzy charakterologicznie i przede wszystkim, jeżeli chodzi o umiejętności, dadzą jakość i rywalizację dla zawodników, którzy tutaj są, bo to są dobrzy piłkarze, którzy tutaj są i ja uważam, że oni po prostu, my musimy po prostu poszukać zawodników, którzy wzmocnią nas. Za nami pierwszy sparring, pierwsze przetarcie z rezerwami Śląska Wrocław, z drużyną, z którą Pan był związany praktycznie przez ostatnie lata. Tak, no oczywiście, natomiast teraz moim klubem jest Górnik Polkowice, jasne, Śląsk to jest jakaś moja historia, ale gdzieś tam patrzę do przodu. Polkowice są miejscem mojej pracy, ja tutaj muszę wykonać dobrą robotę, bo wiemy, jakie mamy cele i wiemy, że musimy po prostu ciężką pracą, pewną determinacją i utrzymaniem tego team buildingu, który jest tutaj w tym zespole, po prostu pokazać, że w pierwszej lidze też będziemy groźni i będziemy starali się zrealizować swój cel. Czy już coś można powiedzieć po tym pierwszym meczu kontrolnym? No, przede wszystkim można powiedzieć, że szukamy jakościowych 5-6 zawodników, którzy dobiorą do wzmocnią rywalizację. Ta grupa zawodników dzisiaj wykonała swoją pracę na tyle, ile mogła, bo to jest drugi tydzień. My pracujemy według określonego schematu. Ja tam nie będę mówił ciężko, lekko, to jest okres przygotowawczy i mamy po prostu swój sposób pracy. Natomiast niektórzy zawodnicy musieli zagrać po 90 minut ze względu na to, że jest taki czas, że nie mamy jeszcze paru zawodników, a Kamil Piątkowski, Kamil Wacławczyk czy Bruno Żołądź jeszcze zmagają się z delikatnymi urazami. Woleliśmy po prostu nie ryzykować, bo chcemy ich mieć od poniedziałku do pełnego treningu, żeby po prostu byli przygotowani na te najbliższe nasze mecze. No i tyle. 0-0 oczywiście stworzyliśmy my sytuację, stworzył przeciwnik. Pierwsza połowa, trzeba rozpatrzeć ją zupełnie inaczej niż drugą, bo w drugiej połowie żeśmy praktycznie się bronili, taka jest prawda, że tutaj w tej drugiej połowie już ze względu też w mojej opinii na ubytek tych sił w tym okresie Śląsk miał swoją przewagę w tej drugiej połowie, ale co mnie cieszy bardzo, ta determinacja piłkarzy, ta gra w obronie i oczywiście bardzo dobry występ też obu bramkarzy, także ta gra obronna, nad nią będziemy musieli pracować i utrzymać ten swój, jakby swoje DNA w budowaniu, dlatego może byliśmy nawet w tym budowaniu tacy do przekombinowania, ale takie żeśmy założenia mieli przed meczem i staraliśmy się te założenia realizować. No tak jak powiedziałem, mamy materiał do analizy, kolejny tydzień i kolejna praca na analizie tej meczowej i wzbogacanie plus dobór tych zawodników, bo to nie ukrywam, że tu mamy ten czas nas goni, ale tak jak powiedziałem, presji się nie damy, żeby nie uzupełnić kadry, tylko po prostu ją wzmocnić. To jest jakby podstawa tego naszego działania. Jakie plany na te najbliższe 3 tygodnie? Na pewno czekają nas kolejne mecze kontrolne? Tak, kolejne mecze kontrolne, jedziemy do Kalisza i przyjeżdża do nas Odra Opole. No ale opieramy na pracy, tak jak mówię, na pracy. Może znajdziemy jeszcze jeden sparing, zobaczymy. Nie ukrywam, że interesuje nas praca treningowa, bo tam będziemy wdrażali swoje jakby koncepcje ze sztabem szkoleniowym. No i jest czas na to, żeby pracować. To są 3 tygodnie, to jest 3 tygodnie okresu przygotowawczego, a później są kolejne tygodnie pracy dalszej, bo mamy pewne zadania na każdy mikrocyk wyznaczone i sobie po prostu je realizujemy i tak będziemy w takim systemie będziemy pracować.